Alfabet Wojtusika. Podcast literacki Łukasza Wojtusika. Szukamy. Czytamy Tomik i szukamy wspólnie odpowiedzi na pytania. Tomik Tomskiej czytamy. O Justynie Tomskiej opowiadamy z Justyną Tomską. Spotkaliśmy się w księgarni pod Globusem, gdy rozpoczynaliśmy rozmowę o tomiku zatytułowanym List do Patomorfologa, opublikowanym przez Wydawnictwo Znak. Byliśmy w środku autorka, Justyna Tomska, ja i czytelnicy, którzy pod Globus wpadli, by kupić tam książki. A potem nagle zrobiło się cicho, intymnie. Rzadko zdarza się taka sytuacja. Tym razem się zdarzyła. Za szczerość i wspólne pytania. Autorcy, bardzo dziękuję. Spotkajmy się. R jak rozmowa. Muszę cię przyznać, że ja zamykam rozmowę w alfabecie Wojtusika w takich literkach. Jest literka, hasło, autor, autorka odpowiadają, ale mam wrażenie po lekturze listu, czy też listów do patomorfologa, że o śmierć nie da się tak alfabetycznie, że nie da się tego zebrać w zbiór pojęć znanych i nieznanych, o których można opowiedzieć. Nie, nie, wydaje mi się, że nie można. Muszę też przyznać, że tych wierszy. Było jeszcze więcej w ogóle. No. Ale zrobiliśmy selekcję i to dosyć taką ostrą. Żałoba tak naprawdę jest czymś nieuchwytnym, wydaje mi się. Tak samo jak śmierć dla nas żyjących. Możemy sobie tutaj jakby używać różnych słów i tak próbowałam z tymi wierszami, prawda, jakoś to ogarnąć, ale nie mam poczucia, że mi się udało. Ja mam poczucie, że się udało, ale ja się nie znam na poezji. Nie bałaś się tego, że będą czytać ci, którzy będą mówili: "Poezja to ja się nie znam". Ale że tak będą mówili czytelnicy czy No, że nie sięgną, bo powiedzą: "Nie, no, że to, o śmierci, że, tak? że, że debiutantka, że o śmierci jeszcze poezja". Wiesz co, nie myślałam o tym, ale nie dlatego, że byłam tak zadufana w sobie, absolutnie, tylko Byłam w takim stanie, że muszę to napisać. Ta myśl od publikacji to w ogóle jakby później się gdzieś pojawiła. No i potem oczywiście zaczęłam się bać y, zarzutów, że na przykład, nie wiem, będę wtórna, bo już y, było tyle książek o śmierci, że właśnie, że to jest jakieś takie smutne, nie? Tom Tomskiej o chorobach i śmierci, jak tam w jednym wierszu pisze. No ale też. Yy... Mam wrażenie, że to jest przede wszystkim także zbiór listów tytułowy do patomorfologa. Patomorfolog jest poetą? <noise> Jakoś to... <noise> mi tak wyszło, że trochę tak. <noise> z tego raportu Sekcji Złok, nie? takie. Zderzenie takich... To jest taki fragment tutaj odkryję, który pojawia się w jednym z tekstów, że pisze pan jak poeta. Tak. Ten język mnie zaskoczył rzeczywiście. To yy, serce o kształcie kropli. Nie spodziewałam się takiego, m, takich słów w, se w sekcji zwłok. Do języka jeszcze wrócimy. Dla tych, którzy jeszcze się nie odnaleźli, ja odnajduję odpowiednie słowa, przynajmniej na razie. Justyna Tomska, list do Patomorfologa, to jest publikacja wydawnictwa Znak i o poezji w alfabecie Wojtusika, choć nie tylko rozmawiać będziemy, bo ten tom gdzieś już słyszałem w, wiesz, w kluarach, taki poetycki, ale prozatorski trochę jest. Znaczy, że on jest taki bardzo mocno życiowy. Absolutnie się zgadzam z tym, dlatego, że ja przez wiele lat tak naprawdę to siedziałam nad prozą. Siedziała, siedziała i nie wysiedziała. Nie, nie, nie. Znaczy, nie znalazłam tej jakości, żeby mieć takie poczucie, że chcę to rzucić gdzieś dalej w świat. Coś próbowałam, miałam jakiś tam zbiór opowiadań. Nie czułam, że to jest to. Natomiast tutaj rzeczywiście ta forma gdzieś wyskoczyła w pewnym momencie sama ze mnie, bardzo tak naturalnie. Nie wiem, czy to ja się zmieniłam, dojrzałam. No chyba tak. I może sobie pozwoliłam na coś nowego, na coś jakiegoś takiego bardziej um, twórczego. Może gdy pisałam tą prozę, byłam bardziej spięta i to nie wychodziło. Ta śmierć, choroba i odchodzenie w Twoim tomie są jak jeden z tytułów e, tekstów, wierszy. To wszystko jest takie w trybie reality trochę. No tak. Ale nie umiem wytłumaczyć tego. To po prostu. Tak mi się napisało, natomiast to, co miałam w głowie, to, co chciałam osiągnąć, to to, żeby to było autentyczne. Żebym nie tworzyła sztucznych światów, chociaż oczywiście to nadal jest pewna forma. Wiersz jest formą, tak, do której ja wkładam coś i muszę się w niej w jakiś, tam w jakiś sposób zmieścić w tym rytmie, w tej melodii. Więc to nie jest tak, że. Że ja nie wymyślałam, nie, że nie tworzyłam jakichś rzeczy. Natomiast y, doświadczenie, z którego te wiersze wyrastają, no jest prawdziwe i tą prawdę chciałam w, w, zawrzeć w tych tekstach. To dojrzewanie do tego, y, o czym powiedziałaś, czyli do tego zbierania, pisania, przetwarzania, dostosowywania do form albo sprawdzania, że ta forma tego nie wytrzyma, trwało u Ciebie dość długo, ponad dwa lata. Tak, nawet dwadzieścia. Y, <słuchaj> Okej. Okay. Wtedy, kiedy no, zabrałam się tak zapisanie poważniej, próbowałam różnych form, kiedyś jakieś reportaże pisałam, byłam też przecież dziennikarką, co prawda to jakby no, nie, nie, nie fikcja. Więc próbowałam w różnych rejestrach gdzieś tam siebie usłyszeć i ocenić, czy to jest to, co chcę, no ale to do końca nie było to. No i nagle, tak jak mówię, dwa i pół roku temu gdzieś tak to po prostu zaczęło się dziać i zaczęłam pisać w ten sposób. I ułożyło się w tom list do patomorfologa. A skoro mają być literki, to te literki będą się przewijały jednak w alfabecie Wojtusika. No nie da się zacząć inaczej jak od A: autopisania, samopisania, pisania z siebie. Wiem, że będą cię o to pytać, bo pytają wszystkich, których znam, a którzy piszą o doświadczeniu albo próbowali dotknąć doświadczenia związanego z chorobą, odchodzeniem, śmiercią. Ja zapytam tak metaforycznie, ile jest prywatności, intymności, bo też z tym kojarzy nam się poezja w tym tomie, z ciebie, z Justyny Tomskiej. Wiesz co, intymność doświadczenia 100%. Natomiast natomiast obrazy, no to już tutaj bawiłam się nimi, już korzystałam z różnych źródeł, nie tylko, nie tylko z doświadczenia i z tego, co się działo na co dzień, tylko to wszystko, co jakby pojawiało się po drodze. Inne teksty, inne książki, zasłyszane słowa, ktoś mi coś powiedział, obrazy. I to, jakby wszystko próbowałam ułożyć no, w tę jedną opowieść, zachowując cały czas właśnie tą, tą prawdę doświadczenia, o której mówiłam wcześniej. Prawda doświadczeń, tak naprawdę, bo mam nieodparte wrażenie, że opisujesz dwa różne stany. Związane ze śmiercią i odchodzeniem. I jeden z tych stanów to jest ta śmierć nagła, na którą w żaden sposób nie jesteśmy się w stanie przygotować. A drugi z tych stanów to jest śmierć przewidywana, odchodzenie i wielokrotne zmartwychwstanie. I taka śmierć, w której myślimy sobie, że przecież jesteśmy gotowi. A ty pokazujesz, że kompletnie gotowi nie jesteśmy, mimo poprzedniego doświadczenia śmierci. Tak, to, to, to też mnie zaskoczyło, że, że po prostu nie jesteśmy gotowi na śmierć. My żyjący. Że to zawsze będzie, zawsze będzie zaskoczenie, nawet jeżeli właśnie jest to rozciągnięte w czasie, i wydaje nam się, tak jak powiedziałeś, że gdzieś tam nie wiem, coś przemyśleliśmy staliśmy się jacyś, nie wiem, bardziej otwarci na to doświadczenie, to nie. W moim przypadku tak, tak nie było. Nie wiem, może, może inni ludzie sobie inaczej radzą, natomiast jakby potwierdzam to, co powiedziałeś, nie da się na to przygotować. Zderzasz też w tych wierszach różne stany i ja sobie je nazwałem literkami E i F. Między innymi E to są emocje, które zawsze towarzyszą tego typu historiom, a F to jest fakty. Takie fakty jak śmierć jest technicznym problemem, pojawia się w jednym z tekstów. Ale tych odniesień do technicznych problemów, związanych z językiem, z narracją, jest dużo. I tak sobie myślałem, że poruszasz, chcąc, nie chcąc, taki problem, kilka problemów, ale jeden z nich, który wydał mi się bardzo istotny, to jest ten związany z namacalnością śmierci techniczną, z którą ciągle mamy problem. A ja myślę, że ona jest y, ratunkiem. Że próbujemy sobie ją zracjonalizować tak. w ten sposób? Mm -hmm. Zwłaszcza jeżeli jeżeli ktoś jest na przykład zadaniowy, tak? I jakby dzieje się jakaś sytuacja i trzeba ją ogarnąć. Mnie to pomagało. Jak sobie to rozłożyłam na czynniki pierwsze, jak szłam od A do Z, posługując się literkami. I rzeczywiście w tym pisaniu, no teraz ty to mówisz, to, że, że to przeniosłam, nie? nie? byłam tego świadoma. Ale rzeczywiście, no to pomagało. To dwie kolejne literki. Jedna to będzie także związana z takim zapisem faktograficznym, realnym. I to jest ciało. Ciało oraz przedmioty, w których to ciało się działo, przebywało, te wygniecenia, odgniecenia w fotelach, to są też takie rzeczy, które zostają, których z kolei nie zauważamy na pierwszy rzut oka, ale kiedy siadamy w tym fotelu, to się pojawia. I rzecz dla mnie ważniejsza, czyli de jak dom, bo to jest takie doświadczenie, które mnie dotknęło, to muszę Ci teraz opowiedzieć historię. Jak umarł mój ojciec, to wszystkie przedmioty w moim mieszkaniu, a on był złotą rączką, zaczęły się psuć. Ja przez dwa lata nie miałem siły, żeby, żeby je naprawić. Po tak. prostu zostawiałem je i mówiłem: To się samo naprawi. Nie naprawiło się. I musiałem dojrzeć do tego, że potrafię je naprawić sam, tak. bez jego pomocy. U ciebie też ten dom się buntuje, tak, tak. piszesz. To jest takie paradoksalne doświadczenie. Tak, jest paradoksalne. <laughs> Powiem ci, że nie umiem tego w ogóle wytłumaczyć. Akurat ta, ten wiersz z zapachem mhm. w przedsionku, którego nie mogłyśmy zidentyfikować z siostrą, jest prawdziwą historią. Okej. Okay. <laughs> tak samo z termostatem, którego nie mogłyśmy znaleźć. No, niepojęte. Jakby rzeczy nagle zaczęły do nas mówić, nie? Tato zniknął. Ale ta jego obecność objawiała się w przedmiotach. A jeżeli chodzi o ten fotel, w którym siadłam, kiedy mama zachorowała, to rzeczywiście też uderzyło mnie to wtedy, kiedy ja nie pasowałam do tego fotela, bo on Aha. był wyżłobiony, nie? I, jakby, I wtedy dopiero poczułam, że, że to ciało w tym fotelu, to wcześniejsze ciało taty, który tam siedział, teraz moje. No i że tam kończę chyba ten wiersz, że, w tym, że ciało zawsze miało znaczenie, nie? No i tak jest, bo. Bo żyjemy ciałem, ale też umieramy tym ciałem, nie? I to ciało zostawia ślady wszędzie. Zostawia też w raporcie patomorfologa. Tak, to jest ciało od wewnątrz, to też jest w ogóle ciekawe, nie? Bo tak na co dzień nie myśli się o trzustce ojca, czy tam jego mózgu, ile ważył, uh -huh. a tutaj takie rozłożenie na czynniki pierwsze i to też było zaskakujące. Tak jeszcze drążąc ten temat, pomyślałem po tym, co powiedziałaś, że, że jest też S jak z Nie miałem jej pierwotnie zanotowanej w alfabecie, ale rzeczywiście tak jest, że mamy takie wyobrażenie, że oto ktoś zostawi nam i zostawia dom z ogrodem. Ale zostawia też jakieś rachunki, zostawia też właśnie wgniecone miejsce w fotelu, zostawia, nie wiem, nastrojony pod siebie telewizor, kablówkę, termostat, tak. swój kupeczek w zmywarce. Jest tych drobiazgów mnóstwo. Nie można sobie z tym poradzić. Nie, ale ja ci powiem, że mnie to też w jakiś sposób pocieszało, mhm. uspokajało. Bezradność? Nie bezradność, jakby te ślady. Te ślady, że one były. Na przykład odbicie dłoni mojego taty na ścianie. Musiał mieć jakąś kiedyś brudną rękę, i w korytarzu zostały jego palce. Albo na przykład jakieś jego komórki, które zostały na kierownicy w aucie. To pomagało mi przetrwać, tobie nie? No, ja poszedłem w pracocholizm, wiesz? A też nie mieszkaliśmy razem, i to mhm. też był kłopot. Ale jest z tym związana jedna ciekawa kwestia, bo myślę sobie, że jest też takie pragnienie, by. I ono jest naturalne, by zrobić z, tego, z tych miejsc. Z tych wgnieceń mauzoleum, taką przestrzeń, której się nie dotyka, tylko się na nią patrzy, by powracały wspomnienia. Jest, tak, ale teraz wiesz, co przypomniało mi się, że po śmierci taty, zanim ten dom tak spokojnie zaczął, gdzieś tam, kiedy te, 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 te ślady ojca się uspokoiły, już jakby spokojnie zaczęły mówić, to musiał minąć jakiś czas. Bo na początku rzeczywiście było coś takiego, że ja się chciałam jakby pozbyć wszystkiego. Nie chciałam, żeby to mówi, mówiło do mnie. Aha. Teraz mi się to przypomniało, zapomniałam o tym. A teraz rzeczywiście, no mam takie kąciki w domu, jak jadę do mamy, do mojego domu rodzinnego, no to mijam je sobie, prawda, <laughs> schodząc z dół czy do góry i nie mam ochoty ich usuwać. Wręcz nawet jak sobie myślę, że kiedyś sprzedamy ten dom, to mam takie poczucie, że no, będzie mi szkoda. I w jakiś sposób... W jaki sposób jest to dla mnie takie uspokajające, jednak teraz? Termostat. Chciałbym trochę w nim podrążyć. Uh -huh. W termostacie, bo. Drążmy. Termostat wydaje mi się też taką figurą, u ciebie on jest taką figurą wieloznaczną, jest wewnętrzny termostat. Myślę sobie, że ten wewnętrzny termostat można sobie ustawić na wspomnienia z dzieciństwa i wspominać tego swojego odchodzącego, zmarłego, właśnie bazując na tych wspomnieniach, bo one mogą być dużo lepsze niż te. Z ostatnich chwil, które są znowu w trybie reality. Tak. To też się wszystko zmienia w czasie, mam wrażenie. Mhm. Że, że na początku no, pamiętamy to, co się zdarzyło ostatnio, tak? czyli to odchodzenie i te wszystkie ciężkie chwile przed. Bo to nie było łatwe, bo było też dużo konfliktów między nami. To było, to było na początku, tak? Jakby, mhm. Czyli ta ostatnia codzienność, mhm. która gdzieś tam minęła. A teraz widzę, że to się z czasem zmienia. To wszystko łagodnieje, wychodzą te wspomnienia właśnie dobre, jest jakaś taka uza coraz więcej takiej tęsknoty, ale już takiej, no takiej spokojnej. Fajnie, że byłeś. Dużo to, się od ciebie nauczyliśmy. To jest trudne, ale magiczne spotkanie, bo mam wrażenie, że rozmawiamy o tobie, a rozmawiamy jednocześnie o poezji. Państwo sobie możecie wybrać swoją ulubioną wersję tej, tej narracji. To skoro ten. Tata się pojawia. Tata czy ojciec? I tak, i tak, ale częściej chyba tata. Ojciec od mostów, wielki budowniczy. Ten, który zaprogramował trochę życie. Od czego jeszcze jest tata w tym tomie? Oprócz tego, że od odchodzenia, od śmierci. Myślę, że będzie też takim trochę rozrachunkiem. Mój ojciec był taką mocną osobowością z wielkim ego. Też jest tak, że moja relacja z moją mamą się zmieniła w momencie, kiedy właśnie on zrobił nam miejsce, tak naprawdę. W każdym razie no, to była taka miłość-nienawiść, można powiedzieć. Co często się zresztą zdarza. No więc gdzieś ten, ta figura ojca w tym tomiku jest też po to, żeby może, nie wiem, żeby tak um, zobaczyć, że jednak tam było więcej tej miłości niż tej nienawiści. No to skoro pojawiła się mama, to niech będzie M jak mama. mama... To jest opowieść to z kolei o bardzo długim odchodzeniu, i trochę już to zaanonsowałem takim odchodzeniu i wyślizgiwaniu się śmierci. Czy przez to podmiot liryczny, niech będzie ta figura poetycka, ma więcej czasu na przepracowanie relacji? No, ja myślę, że to jest czas darowany dla nas, tak. To jest w ogóle cud, że rzeczywiście mama przeżyła. Uważam, że to jest jakaś niesamowita jej wola życia, wola walki. Fajnie jest mieć taką mamę, szczerze mówiąc. I fajnie to odkryć w ogóle, nie? że taka siła w niej drzemie. Na pewno nie jest to po to, tak jak już powiedzieliśmy na początku, żeby się oswoić mhm. z tym już. Prawdziwym odchodzeniem, tak, które, no, które nieuchronnie wszystkich nas czeka, natomiast rzeczywiście jest, jest to po to, żeby, żeby pobyć ze sobą. I właściwie to y, muszę przyznać, że y, to, co odkryłam, i co nie będzie jakieś odkrywcze y, jednocześnie, y, to jest to, że przy takich doświadczeniach to po prostu y, najważniejsze, żeby być obok. Nie? Żeby siedzieć w tym fotelu, czy to przy mamie, czy przy tacie. Problem polega na tym, że często nie wiemy, jak być. A jest to w sumie bardzo proste. Ale wiesz, z czego to może wynikać? Ja, Jak prowadzę takie rozmowy dotyczące tego tematu, to A, zwalniam, a B, tak mam własne doświadczenie, a C, mam wrażenie, że i tu będzie J jak język, że my sobie na takim prymarnym poziomie kompletnie nie radzimy z językiem. O tym m.in. próbowała pisać Mira Marcinowa bez matku, o tym pisze Marcin tak, Wicha tak, tak. u siebie. Mógłbym tak długo, długo wymieniać, że kompletnie na takie. Najważniejsze rzeczy w życiu, jak miłość, śmierć, nie znajdujemy gdzieś odpowiedników w języku. Tak. W, jeżeli chodzi o codzienność, to rzeczywiście jakby ten język gdzieś tam szwankuje. Mhm. Dlatego mnie się wydaje, że w ogóle ja chyba y, prawie nic nie mówiłam. Po prostu być. Natomiast wyżywałam się w pisaniu. Bo jednak ta potrzeba języka jest, nie? Mhm. I ona musiała gdzieś znaleźć ujście. Ale nie da się powiedzieć właściwie nic mądrego człowiekowi, który no, jest u kresu swojej drogi. Ja nie wiedziałam, co powiedzieć. Jeszcze jedna rzecz związana ze śmiercią. Ja mam takie bardzo prywatne przeświadczenie, żebyśmy w ogóle kulturowo i społecznie wystawili śmierć za drzwi i powiedzieli jej: E, nie przychodź. I że tutaj też jest problem, że te wszystkie. Kiedyś o tym gadałem z Weroniką Gogolą, która napisała świetną książkę, Po Trochu, i tam ten motyw się pojawia, takiego oswajania się ze śmiercią najpierw zwierząt, a potem ludzi. I gdzieś mi się to potwierdza, nie tylko w czasie lektur literackich, ale w życiu że społecznie gdzieś kompletnie tego właśnie tematu nie przerabiamy. Wiesz, nie przychodzą płaczki, że ciało znika z przestrzeni domu. W jakimś niemagicznym e, 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 stylu. Często ludzie nie dzwonią, bo nie wiedzą, co powiedzieć, bo gdzieś nie przetrawiliśmy tego. Wszystko zgadzam się z tym, co mówisz, natomiast cały czas się zastanawiam, czy y, takie płaczki pomogłyby mi lepiej mhm. przeżyć to. Mm, I nie jestem do końca przekonana. Mm, nie znajduję też innych rozwiązań. Nie wiem, czy oprócz tych płaczek, jakby coś innego ci przychodzi do głowy? Na przykład rozmawiać o zmarłym. Tak, ale to też mi się wydaje, że nie można tego przyspieszyć. Jeżeli na początku nie da się rozmawiać o zmarłym, no to, to po prostu nie rozmawiajmy. Może za rok porozmawiamy. Tak się zdarza. U mnie wyczerpała się taka formuła, wiesz, jakby co to zadzwoni. Mm -hmm. A nie miałeś odruchu, żeby, żebyś to ty do nich zadzwonił? Bo ja tak robiłam. Okej. Okay. No, ale to jest kwestia pewnie innej konstrukcji tak, psychicznej, tak, tak. nie? Tak, Trochę na przekór, jakby, nie? Wiesz? Mhm. Miałam w sobie jakąś taką e, potrzebę, żeby e, oprócz tego, żeby pisać, to żeby rzeczywiście rozmawiać e, z przyjaciółmi. I e, jak oni nie dzwonili, to ja dzwoniłam. No, trudno. Mhm. <laughs> Ciągle są, więc mhm. chyba nie nadużyłam ich. <laughs> obecności. A no może po prostu masz dobrych przyjaciół i szczęścia w tym wszystkim. Skoro jesteśmy przy tak trudnych tematach, to muszę jeszcze poruszyć dwie literki, które są ze sobą związane. Będzie Z i, co się rzadko zdarza w alfabecie Wojtusika, Żet. Z jak załamanie nerwowe i kryzys i żet jak żałoba. I fragmencik z twojego jednego z tekstów, z wierszy. Kiedy się czujesz mikro, Mówi psychoterapeutka, wybieraj po prostu makro. Trzeba sobie też pozwolić na to, żeby się tak załamać i nie, nie wstać z łóżka. Wiesz, teraz jeszcze mi się przypomniało. Wyszła teraz taka książka w znaku. Nie pamiętam autora ani tytułu, ale jest tam coś o bezradności. Mhm. I tam jest właśnie też a propos żałoby, o bezradności wobec żałoby i tego, co się dzieje właśnie w trakcie żałoby, depresji, tego, że jakby możemy nie wstać z łóżka i że są takie wytyczne psychiatryczne. Które w latach 80. mówiły, że żałoba jako dobry objaw może trwać do roku. W latach 90. skrócono to do dwóch miesięcy, a teraz podobno już są tylko dwa tygodnie. Więc rzeczywiście, popracując do Twojej tezy, że wyrzuciliśmy gdzieś tak z życia mhm. śmierć, i żałobę, to rzeczywiście by to potwierdzało, że no w, w tych czasach kapitalizmu jakby musimy być efektywni, więc nie możemy sobie po prostu leżeć do góry brzuchem przez rok, <grych> tylko teraz dają nam powiedzmy te, te, te dwa tygodnie. Nie wiem, mnie się wydaje, że po prostu pewnych rzeczy e, tak czy siak no, no nie da się przyspieszyć. E, oczywiście, że jakby można sobie gadać z psychoterapeutą. E, przyjaciele też mówią: weź się w gardzie, jesteś silna. Warto tego wszystkiego wysłuchać, ale po prostu też pozwolić, żeby to się toczyło w swoim, e, w swoim tempie, nie? No i co? No najlepiej by było, gdybyśmy rzeczywiście mieli ten e, rok na przeżycie tej żałoby. Zresztą kiedyś e, chyba był taki zwyczaj, że e, chodziło się w Czerni przez rok, nie? Tak. No. Tylko że z tym czasem to jest trochę tak, że wierzę, że on każdemu dany jest trochę inny. I to za, samo założenie nawet roku w bardzo tak. wielu momentach się jest. kompletnie nie sprawdza, bo to są stany bardzo, bardzo indywidualne. Choć przyjmuje się pewnie w psychologii, że ten rok to jest taki ten rok naj. W latach 80., teraz naj... już dwa tygodnie. No tak, tak, <laughs> tak, tak. tak. Jeśli możesz zdradzić, bo ten wątek pojawia się u ciebie w tomie również, taki autotematyczny dotyczący samej publikacji. Napisałaś znaku, znaku, mam tu tomik, a znaku, znaku odpisał, cieszymy się, cieszymy, publikujemy? Nie, nie. Powiedzieli. <grym> tak, tak, bardzo się cieszę, że, że tak szczerze odpowiadasz. <grym> Powiedzieli, że to może za trzy lata, <grym> jak się zwolni miejsce. No a później nagle zmienili zdanie i chcieli wydać wcześniej. Pandemia przeszkodziła, to miał być wydany rok wcześniej, no ale wszystko się poprzesuwało. Nie wiem, co tutaj zadziałało. Mówili tak trochę jak ta fizjoterapeutka z jednego z tekstów ja teraz wyrzucam to zdanie z kontekstu. No tak, mówi fizjoterapeutka za wcześnie jeszcze dla niej na pani poezję. Tak, no może, może uznali, że jeszcze świat. Nie dorósł. Dobrze, a sama literatura, bo mówiłaś, że szukałaś różnych tropów i że część z tych historii, ona jest emocjonalnie Twoja w stu procentach, ale że to są też różne skrawki, taki patchwork opowieści. To rozumiem, że ty, tych wszystkich Wichów i Miry to czytałaś. Oczywiście, że tak. Nie tylko ich. <śmiech> <śmiech> Mam trochę więcej lektur na koncie, ale y, nie czyta kiedy. Jak pisałam ten tomik, to nie jest tak, że sięgałam po tego typu literaturę. Że nie przyciągałaś. Nie, nie, nie. nie. Na przykład masz trudną sytuację w związku z tym mm -mm. czytasz literacko Juliana Barnsa, przepiękną nie. opowieść o odchodzeniu żony. Tak, ale nie, mm. to, to jakby nie robiłam żadnego, nazwijmy to, researchu, czy też jakiegoś takiego. Literatura przedmiotu, literatura tak, podmiotu. To nie. Mhm. No a co dalej poetycko? Jak ty zaczęłaś z takiego wysokiego C? Jakie tematy można teraz poetycko eksplorować, bo rozumiem, że w tej przestrzeni chcesz pozostać, że proza nadal będzie dla ciebie literaturą obcą. Słuchaj, nigdy nie wiadomo. Mhm. Niestety jestem trochę uparta, więc y, oczywiście y, cały czas gdzieś coś tam piszę. Piszę i wyrzucam, piszę i wyrzucam. Ale może kiedyś czegoś nie wyrzucę w tej prozie i, i wiesz, y, i wyjdzie to na światło dzienne. Natomiast, y, y, no tak, no to wiesz, no zaczęłam od C, no to no, zajdę do jakiegoś A. Mhm. Okej. Okay. Czyli to, to mnie pierwszym przejdziesz do początku. Od A zaczęliśmy, ale na A nie skończymy, bo jeszcze jeden wątek mnie interesuje, jak żywo. Ten wątek się pojawia u ciebie w tekstach. W zasadzie w jednym z tekstów najmocniej. Zdarzają ci się pogadanki jeszcze, te które pojawiają się, historie senne, ta relacja, która gdzieś się pojawia z ojcem. Teraz nawet muszę przyznać, że y, nawet się tak gęsto zrobiło, nie? W Aha. sensie, że rzeczywiście dużo tam y, gadam sobie z tatą, y, ale miałam przerwę. Mhm. Jak, jak to działo się z mamą, mhm. wszystko no to jakby gdzieś tam głos taty ucichł. No, widzisz, że to tak przeskakuje, nie? ciągle. Tutaj tata odchodzi, jest miejsce na mamę, tutaj z mamą się uspokoiło, to teraz jakby wracam do rozmów z tatą. No, cały czas gdzieś, gdzieś ten dialog jest. To jest też w ogóle bardzo ciekawy dla mnie temat, jak bardzo śmierć wpływa na naszą kreatywność, paradoksalnie. Na to, że decydujemy się na przykład napisać tą poezję, który ten temat będzie poruszał. Myślę, tak? że w ogóle jakieś takie traumatyczne wydarzenia są mhm. takim katalizatorem kreatywności. Oczywiście można byłoby teraz zapytać, czy bez traumy będę w stanie coś napisać innego. Ale zwróć uwagę, że na przykład kiedy, skoro tak dywagujemy, że kiedy pojawił się temat pandemii, to mam wrażenie, że na literaturę to się jakoś nie przeniosło. Być może to jest taki stan permanentny, który za chwilę może wrócić i może stąd ta niechęć, żebyśmy nie wracali jeszcze w literaturze do tego, co mamy na co dzień, że Teratora musi być jakimś przetworzeniem. Może tu gdzieś jest, wiesz, haczyk? Wiesz, co? No, tak. Wydaje mi się, że, że na pewno i myślę, że w ogóle literatura dotycząca pandemii to ona przyjdzie, nie? Za, mhm. za, za chwileczkę. Musi być jakiś jeszcze, myślę, dystans, albo ona w ogóle nawet wejdzie jako coś bardzo naturalnego, że ktoś, kto będzie pisał, nawet sobie nie zda sprawy na początku, że to się stało częścią codzienności mhm. i nagle się okaże, że ta pandemia jest w literaturze. Wiesz, co mnie się wydaje w ogóle, tak sobie, jak czytam literaturę brytyjską czy amerykańską. To tam dużo jest takiej literatury, która właśnie autorzy opisują swoje życie, które często gdzieś tam ma źródło właśnie w jakiejś traumie. Mhm. I ja mam wrażenie, że jakby w Polsce czasami robi się z tego zarzut, nie? Takie mam wrażenie. Natomiast u nich jest jakoś zupełnie to naturalne. No po prostu istnieje taki gatunek literacki i tyle. I ci autorzy jakoś ciągle mają w sobie to źródło do nowych książek. Może chodzi o tą bezpośredniość, wiesz, o to, że łatwiej nam się z jednej strony podchodzi do czegoś, co jest jednak za taką zasłonką, że my do końca nie wiemy, czy to ktoś umarł, czy to jakaś tak. koncepcja literacka, wiesz, taki kochanowski <laughs> i treny i te dywagacje na ten temat, czy to się wydarzyło, nie wydarzyło. Tak. Ja też tak się dalej. za tym chciałam ukryć, szczerze mówiąc, mm -hmm. na początku, zanim, zanim miałam tych kilka rozmów. Mira Marcinów też się chciała za tym ukryć. Tak, ale nie wiem, nie wiem czy się da i czy w ogóle jest sens, nie? no bo... Wiesz co, to wychodzi potem w rozmowie. To znaczy, wydaje mi się, że nie da się, bo podświadomie zaczynasz opowiadać nie o konstrukcie y, poetyckim, tak, tylko, tylko o, o swoich życiu, emocjach. Nie? Nie? Tak. I myślę, że też dzięki temu ten tom jest taki prawdziwy i tak działa. To znaczy, tak mi się wydaje, że, że nie mogę ci tu kadzić za bardzo, ale że, że to jest taka rzecz, która jest bardzo bliska, bo właśnie jest namacalna i gdzieś w tych wersach między nimi jest prawda. Nie ma tu ściemy. No. Esie jak ściema. Nie ma. Super. <laughs> A jeszcze pojawił się taki, taka fraza u ciebie, to będzie N jak numery. Numery uczniów w zlikwidowanym telefonie, w, w telefonie taty. Telefonie taty mhm. nie? I pomyślałem sobie, że dzisiaj to jest w ogóle nieprawdopodobne, że. I to nie będzie odkrywczy, że staliśmy się numerami, ale m, m, przypomniało mi to inne odniesienie, bo to w ogóle fajne, jak, jak poezja działa kontekstowo, że mam już kilku znajomych na Facebooku, którzy nie żyją i nadal ciągle są ich profile. Tak. I czasami na przykład pewnie ich rodzina wrzuca tam przy okazji rocznicy. To znaczy, że oni nie żyją, ale ich profil żyje. Tak. I to w ogóle jest kosmos. Dokładnie. Nie? Ja w ogóle pamiętam taką sytuację, jak um, telefon komórkowy mojego taty został w domu. Mama mhm. go miała przy sobie, a ja byłam z moim tatą w szpitalu. I kiedy mój tato odszedł, Mhm. to yy, zadzwoniła moja mama i wyświetliło mi się na telefonie tato. I yy, rzeczywiście wtedy miałam poczucie, że nie wiem, gdzie, w której rzeczywistości jestem. A miałaś taki moment, że gdzieś odruchowo chciałaś wybrać numer do taty i do niego zadzwonić? Tak, 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 tak. Mhm. To się często zdarzało, no. No to dlatego ten twój tom jest taki... Prawdziwym. Justyna Tomska, list do patomorfologa, ale to spotkanie się tak nie skończy, ponieważ, ponieważ mam przyniosłem, zawsze goście no. i gości nie dostają kubeczek zrobiony przez Knorart indywidualnie. Nie ma dwóch takich samych. Wspaniały. Nie tylko nocy, jak piewała pewna artystka, ale dwóch takich samych kubeczków ten wędruje do ciebie. Bardzo dziękuję ci za szczerą rozmowę i za to spotkanie w księgarni pod Globusem, gdzie zrobiło się, jak zaczęliśmy rozmawiać o sprawach poważnych, cicho. cicho tak jest. Ale niech nie będzie cicho wszędzie, niech się wieść się że ten tom jest naprawdę tomem, który jest bardzo mocno i łatwo przyswajalny, choć porusza tematy trudne. Rozumiem, że się pisze i że się napisze szybciej niż za 2,5 roku. Mhm. Tak, taki jest plan. Obiecała, Justyna Tomska, obiecałaś, będę dzwonił. Dobra. Piękne dzięki za rozmowę. Ja również Ci bardzo dziękuję. P, jak patronite Nie byłoby tego odcinka gdyby nie wsparcie patronów, którzy mobilizują mnie do tego, by w każdy piątek pojawiała się nowa odsłona podcastu Alfabet Wojtusika. Wielkie wam dzięki. Jestem na Patronite. Szczegóły dotyczące tego, jak mnie wspierać, mój pomysł na opowieści, spotkania z autorami, wizyty w księgarniach, wydawnictwach znajdziecie właśnie na stronie Patronite.pl Wystarczy wpisać hasło alfabet Wojtusika.